nagle ktoś powiedział, przyjechał jakiś facet ze Śląska. Ja mówię, stary, no to właściwie dlaczego nie chcesz brać udziału w turnieju? No i się zdecydował, nie wiem jak mu idzie. Tutaj się tego tak nie da otworzyć. Są oczywiście jakieś próby, jakieś tam przyciskiem. Chciałem to, myślałem, że to była dobra idea. Kanał Elektryzujące Rozważania Roślinożercy przedstawia. Jestem gadułą, lecz w tym programie słucham innych. Zapraszam na elektryzujące rozmowy z ciekawymi ludźmi o elektromobilności, energii odnawialnej, kuchni roślinnej i innych interesujących sprawach. Łukasz Dziadkiewicz, dziennikarz i prezes Polskiego Stowarzyszenia Fliperowego. Pisze głównie o kulturze i historii, w tym dziejach gier wideo i fliperów. Wieloletni organizator fliperowych mistrzostw Polski i innych zawodów, zwłaszcza w JJP Flipper Klubie w Bytomiu, którego był pomysłodawcą i partnerem. Jest także wielbicielem bilardu. Ma dużą kolekcję artefaktów z nim związanych. Tworzą ją przede wszystkim liczne pocztówki, grafiki, zdjęcia, plakaty, czasopisma, książki, reklamy. Z obiektów niepapierowych ma między innymi rozmaite bile i stoły oraz bagatele, czyli protoplastów bilardów. Miłośnik retro i old schoolu, zwłaszcza lat 70., 80. i 90. Łukasz jest absolwentem filmoznawstwa na Uniwersytecie Jagiellońskim. Poza filmem pasjonuje go historia, szczególnie najnowsza. Jest także miłośnikiem książek, których również ma mnóstwo. Zapraszam na rozmowę. Naprawdę wiele wie o fliperach. Zapraszam na wywiad. Premiera programu już wkrótce. Zapraszam do subskrybowania kanału Elektryzujące Rozważania Roślinożercy. W czasie premiery rozdam kilka toreb z jedzeniem michiderki.